Widziałyście w nocy kometę? Nie, a widziałyście wielką kulę zielonego światła na niebie? Mgiełka to jest wróżka wodna i czaruje z wody przede wszystkim. Chyba cechą charakterystyczną tej wróżki właśnie jest to, że jest ogromną przyjaciółką dla wszystkich innych, że jest optymistką, że chętnie pomaga. Czy jagody przypadkiem nie rosną w lesie? Nie ta szczególna odmiana. To są ekstra pyszno-tastyczne jagody. Mniam! Pomóc wam? Ta jej pogoda ducha jest czymś, co mi odpowiada. Ona jest absolutnie niezgodna z moim charakterem, w sensie takim, że ona tak płynie z prądem i raczej się poddaje i raczej jest taka wszystkim zdziwiona i to są cechy kompletnie nie moje, dlatego tym chętniej i tym fajniej jest mi się wcielać w tego typu postaci. To, że jest tak uczynną osóbką, to jest coś, co mi się w niej podoba bardzo. Mam tyle samo szczęścia, co filmowe wróżki, ponieważ mam grono przyjaciółek, z którymi od lat w momencie jakiegoś pożaru którejkolwiek z nas możemy śmiało do siebie dzwonić o każdej godzinie, w dzień i w nocy. I to jest chyba coś, z czego jestem najbardziej dumna, że są wokół mnie kobiety, na które mogę liczyć w każdej sytuacji. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejną odsłonę opowieści o wróżkach, Dzwoneczek i Bestia z Nibelandii. Kasia Glinka. You are so sound the same.